tamten się tam najeżył i uwaga! Woo! Idealnie w same jądra! Dzięki, stary! Dzięki, stary, uwaga, jeszcze raz poprawię. Bum! Po raz kolejny, stary, ty już dzieci raczej nie będziesz miał. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Siemano wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z The Forest. Na samym początku, patrzcie, biała mewa wjechała. O kurde, to niezły zes, co? To niezły zes, cicho. Łuk, dawaj. Yes, I got ya, motherfucker. Dobra, super, patrzcie, mamy nawet trofeum. Ciekawe, czy mogę je położyć gdzieś na półkę. G. Aha, nie, nie mogę. Rozpalmy sobie ognisko w chacie. Okej, okay, super, dołóżmy listków. Ugotujmy jakieś w końcu, usmażmy w końcu jakieś żarcie. Zaraz sobie zjemy. W odcinku dzisiejszym chciałbym zrobić sobie tratwę i popłynąć sobie nią wzdłuż brzegu. W razie czego zawsze będę miał drogę ratunkową, żeby uciec. Jak wiecie, już mam zdobytą najlepszą siekierkę, także fajnie udało mi się obudować w mur obronny moją osadę. Jest ta biała mewa, kolejna jest. No i super, piórko, 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 piórko! Dobra, jak widzicie, dodatkowo jeszcze tutaj sobie buduję takie łóżeczko. Jest już jedzonko? Super, jedzonko już jest. Zjedzmy. I wam przedstawię, jak wygląda moja osada. Moja osada wygląda następująco, że zrobiłem sobie tutaj, widzicie, takie balkoniki dwa. Tu sobie super podpalam pochodnie na wieczór, żeby było romantycznie. I pokażę wam, jak wygląda, o, mur. Tutaj muszę jeszcze go dokończyć. Jak widzicie, troszeczkę mi tego brakuje. Jakiś chyba, tu z tego co widzę, jest napisane 50 logów, czyli troszeczkę jeszcze tego dropienia jest. Tutaj mam w środku ścianę, a od zewnątrz mamy mur obronny. Także fajnie to wyszło. Tutaj troszeczkę nie jestem z tego zadowolony, ponieważ te drzwi mi się bugowały, jak za blisko dałem mur obronny i nie chciały się zamykać, ale teraz widzicie, wszystko ładnie współpracuje. Już wam pokazuję drugą stronę. Druga strona wygląda następująco. Czyli tak samo. Tu możemy sobie znowu odpalić pochodnie. No i super. Listków dołóżmy. Pstryk. No i tu mogę sobie zawsze zeskoczyć i kogoś tu, wiecie, podhaczyć na pyrkę, nie? Ciach, ciach, gałązkę, coś tego, pięknie. No i tutaj brakuje mi jeszcze, wow, też troszeczkę tych logów. No i myślę, że tak, o, gdzieś dotąd zakończę i będzie z głowy, bo raczej tędy mi nie wejdą. I tutaj sobie gdzieś zacznę budować, w tamtym miejscu wam rzucę może tym oszczepem, da się rzucić? Nie mogę rzucić oszczepem, ty. Dobra, gdzieś tutaj bym postawił sobie tratwę, w tym miejscu, o, teraz będę mógł. Tam gdzieś sobie zrobię tratwę. No i sobie opłyniemy tutaj wzdłuż tego drzewa, aż pod tamto miejsce, gdzie byłem kiedyś w nocy i mnie podhaczyli. Pamiętacie dokładnie? W drugim chyba bodajże odcinku. No, no i tak to zrobimy. Teraz ja sobie wezmę, przygotuję tylko rzeczy, które mi są potrzebne na wyprawę. Czyli patrzcie, mamy trzy jakieś mołotowe, jakieś jedzonko jest. Batoników troszeczkę mamy, jakaś skóra jest. Tu jeszcze ewentualnie ten pouch bym czymś napełnił, ale mam trzy razy sodę. Troszeczkę mamy arrowsów, jak widzicie. Jakieś tam baterie, piórka, jeszcze trzy piórka by się przydały, byśmy zrobili sobie kolejne strzały, ale jak widzicie, na chwilę nie mam. Aha, co musimy zrobić? Na samym początku może zejdźmy sobie niżej i nazbierajmy, aha, kijków tu jest bardzo ubogo, czyli pójdziemy sobie nadropić teraz kijków. Dobra, gdzieś tutaj blisko do lasu, mam nadzieję, że no, kanibala nie będzie na dzień dobry. Siekierka, jak widzicie, mogę się nią pochwalić. Dobra, zetniemy sobie tutaj, szybko gałęziówkę wyrobię. Hyc, 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 dobra, dzięki. Bo jak wiem, że coś tam do tej tratwy potrzeba troszeczkę tych gałązek. Logów już mam nazbieranych, także tam nie ma problemu z tym. Zaraz sobie je weźmiemy wózkiem, zawieziemy na dół. Dobra, dawaj kolejne. Hop, hop, hop. Nie wiem, ile tych patyków tam trzeba było. Poczekajcie, sprawdzę. Na boat. Boat potrzebuje 4 patyki tylko, ale i tak sobie nazbieram, bo będę musiał mieć jakieś oszczepy, żeby w razie czego z tej łódki sobie rzucać w tych kanibali. Przecież nie będę rzucał kamykami, nie? Okej. Okay. To mamy... Już mamy full, tak? Gdzieś tu ptaszek leciał, ale nie widzę. Nikogo nie ma w pobliżu? Nie ma.
No i pięknie. Udało mi się ostatnio, wiecie coś? Jest ptaszek, ptaszek, ptaszek. Trafiłem? Nie. Chodź tu! Dobra. Nic z tego raczej nie będzie. Te drzewko sobie ten czas wyrwę. O. Aha, przecież kijku mam full. Dobra, patrzcie. Jak widzicie, tutaj mam logi już przygotowane na wózeczku. Możemy sobie śmiało je zawieźć na dół. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Bo w Ikei byłem, nie? Promocja była w Ikei ostatnio na te... O, o, o! Leć! Poszedł? No i pięknie, zaraz sobie zejdziemy. Ja teraz pójdę sobie zapisać grę, no i zaczynamy budowę. No i super mordy, tego sprawdźmy. Na jedzenie jesteśmy, trzeba tylko wziąć się napić. Może weźmiemy jeszcze troszeczkę, co? Tych rzeczy. Sodę weźmiemy. Jakieś leki. Soda musi być, soda oczyszczona musi być. Dobra. Nic się w pobliżu nie dzieje. Nic się złego nie dzieje. Elegancko, tu się możemy napić wody. Co potrzebujemy na tą łódkę? Liny 4, czy ja mam liny w ogóle? Tak, mam 4 liny akurat, super, od razu zmierzam na dół, może weźmiemy sobie. Czekajcie, włóczni nie mam zrobionej? No, dzidę laserową trzeba wziąć. W razie czego będziemy walczyć zaraz, nie? O kurde, gdzie ja popatrzałem się. Dobra, i patrzcie, teraz jak tak zejrzę, było w miarę... O kurde, bezpiecznie, czyli tędy. Po skałkach jakoś, hop. Hop, 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 hop. No i pięknie, tu się nic nie dzieje. Biała mewa leci. Chodź tu! Piórka, 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 piórka! Dobra, złapałem dwa. Super, jestem zadowolony. No i co? Jedziemy teraz wózeczkiem sobie normalnie pod wodę. Nad wodę, dokładnie. Okej. Crafting table odpalamy. No i co gdzieś tutaj, co byśmy to może postawili? Jak to będzie? A, tutaj jest wiosło do sterowania, tak? Czyli czekajcie, jeszcze raz obróćmy jedno kółeczko i mi się wydaje coś takiego, nie? O! Jest gotowa! Super! To sobie nad jeszcze podniosę, schowam. Żółwie, czy ja będę potrzebował mięsko? Przydałoby się jakieś później mięsko z żółwi, ale czekajcie, chyba mam full, nie? Ale dobra, zabijemy go, sprawdzimy jeszcze raz. Oskurujmy go. Jest miejsce? Jeszcze tą skorupę weźmiemy, w razie czego będziemy wodę łapać, no i pięknie. Farel kolumb, no i ruszaj. I co? Jak tym się pływa? Ty, ziomuś, jak się tym pływa? Za płytko jestem? Dobra, dobra, wskakuj! Wskoczyłem. Dobra, teraz jesteśmy w wodzie. A, bo tutaj ta była mielizna, tak? No i czemu ja nie mogę teraz? Co się dzieje? Dobra, no wciskaj, Nie rozumiem, nie rozumiem, czekajcie, jeszcze raz stanę tutaj i zobaczę, czy mogę... O! Dobra! Kurde, byłem przez chwilę. A ty co, też chcesz popływać? Masz! To sobie pływ na dno, stary. Może coś muszę wcisnąć, ty? Wow! Tak, to na pewno nie to. Aha, przycisk ataku, dobra, dzięki, Farel. Brawo, oślałonko, brawo, oślałonko. No i płyniemy. I co, to tak się pływa, tak? No dobra, troszeczkę widzę, to czasu nam zajmie, ale co nam szkodzi, ewentualnie zrobię cięcie w odcinku, co nie? Aha, dobra. Wszystko już ogarniam, trzeba było trzymać przycisk. Jakby ktoś nie wiedział, taki tip ode mnie, że trzeba trzymać przycisk ataku, wtedy szybciej się płynie. Energia nam się zużywa? No tak. Powiem wam, że nawet nam się energia nie zużywa, czyli super. Patrzcie, coś się pojawia powoli. Co tutaj jest? Mi się wydaje, że tak bezsensownie twórcy by nie zrobili chyba, nie? Takiego cypelka z takim okiem. Na pewno coś tam jest w środku. Bo zaraz, żebym się na mukę nie wpierdzielił. My nie podhaczyli tu nigdzie. Okej, nic nie ma. Ja sobie zeskoczę szybko, sprawdzę.
Zdawało mi się, że coś tutaj będzie. Szkoda. Ale fajny pomysł tą tratwą zrobili. Nie powiem, że nie. Spoko opcja. Dobra, płyniemy sobie dalej. I wam powiem, że chcę coś właśnie ciekawego. I możecie mi napisać od razu w komentarzu, co to jest. Kiedy była noc, a stałem w swoim domku, to gdy się popatrzałem w tę stronę, domek mam tam, nie? Popatrzałem się w tę stronę, to taka biała łuna się pokazała, jakby od latarni morskiej, czy coś takiego, z tej wielkiej góry, która tam się znajduje. Jestem mega ciekaw, co tam jest i z chęcią bym się kiedyś tam wybrał, tylko oczywiście wiecie, na razie to ja muszę znaleźć sobie katanę, żeby cokolwiek móc tutaj robić. Jak widzimy, już się coś pojawia, to jest chyba ich pierwsza chatka. O! I właśnie na tym cycku, co się pojawił nam po prawej stronie, na tej drabinie, czy co to jest, jakiś punkt widokowy, który oni stworzyli, tam był dynamit. Ale ja zginąłem, czyli ten dynamit prawdopodobnie chyba jeszcze tam będzie, bo gra mi się wydaje, że się nie nadpisała. Także ja od razu tam zapierniczam. Okej, to czyli gdzieś w tym miejscu jest gdzieś ta góra, z której się wydobywało te światło. Albo ja po prostu, nie wiem, mam jakieś omamy, nie? Jedno z dwóch. Raczej to drugie. Dobra. Jesteśmy już w blisko. Nie widać tych gołodupców nigdzie. Ani żadnych innych dziwnych istot. Ale tu jeszcze są takie fajne, widzę, małe wysepki. Może na tych małych wysepkach coś będzie. O, pojawił się kontener, pięknie. Dobra. Podpłyńmy do brzegu. Wejdźmy tu na górę. No, okej. Nie po takich linach się chodziło, nie? W jaskiniach. Nie takie szpary się wciskało i na takich linach się, kurczę, zjeżdżało. Okej, patrzcie. I co mamy? Czekoladkę, pięknie. Pieniąż... Ej, stary, do góry, 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 nie świruj. Nie świruj. I tak o, pieniążek. Jakbym tak sieknął na bombę, ciekawe, czy by, kurczę, woda chlapła, co? Dupą by chlapałby wodę z tego oceanu. Dobra, uderzymy teraz w tym momencie tam. O, dziedziną pokazuję wam, tam uderzymy. Tak się rozglądam, nikogo w terenie nie ma, ale to jest aż dla mnie takie dziwne, co nie? Żadnego kanibala jeszcze nie spotkaliśmy. Może dlatego, że płyniemy po prostu łódką i oni się teraz jakoś nie respią, nie? Nie chodzimy po ich biomie, no i się nie respią. Zobaczymy teraz tutaj, co będzie. Moim zdaniem chyba to jest najłatwiejsza droga. Sam na to sobie wpadłem. I właśnie zaraz sprawdzimy, czy to naprawdę się spisze. Jak widzimy, tam na lądzie już są jakieś te ich totemy, które mają mnie odstraszać prawdopodobnie, ale chyba coś słabo im to idzie. Jak coś będziemy uciekać. Patrzcie, jest jakiś kontener. Jeden, drugi, trzeci. To co tu się stało? Jakiś statek zatonął i po prostu jakoś to na brzeg wyrzuciło? O co tu chodzi? Dzidę laserową chyba najlepiej w rękę wziąć, co nie? Dzida miała być, stary. Tutaj coś mamy. Laptop. Dziękuję. Jakaś płytka. Co to? Kamyk. Kamyka nie chcę. Idziemy od razu zobaczyć. To sobie rozwalimy. Coś tam spadło, weźmiemy. Kolejny totem. Szmatka, chodź. Dziękuję. No i żeby mnie nigdzie tu, kurczę, nie zaskoczyli. Dobra, zaczyna mnie brać głód, czyli zjedzmy batona. Baton zjedzony, głód nakarmiony. Dobra. Co tu? Paczka z DHL-a. Kolejna płytka. Nie wiem na razie, po co one są. Możecie mi od razu też w komentarzu napisać. Tutaj co będzie? Może coś ciekawego. Aha. Piasek sam. To fantastyczny piasek. Piasku to ja mam dosyć, mordo. Dziękuję. Kolejna. Dziękuję. A tutaj co? Okna. Coś mam. Coś mam ciekawego. Fajnie. Jestem zadowolony. Nie wiem, co to jest. Jeszcze raz kijek w dłoń. To dobry kijek wziąłem w dłoń, nie ten. Dobra, wskakujemy na łódkę, płyniemy dalej, bo ja nie chcę zbytnio ryzykować, bo jakąś fajną rzecz dostałem. Aha, dobra. Jednak trzeba to odepchać. Dobra. Sru, obracamy się, płyniemy dalej, hej ho, ho i butelka rumu. Odpalmy sobie strzałę i idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje.
Tak, będę szedł sobie bokiem. O! Ciekawe, czy to się zawali, jak potem będę skakał, ty. Nie, raczej się nie zawali, szkoda. Myślałem, że będzie fan zaraz jakiś. I co? Aha! Tam widzę z daleka jest wioska, dobra. To ja szybko płynę do wioski. Będzie mi łatwiej ich okładać po prostu z naszej tratwy z łuku. I mi się wydaje, że to będzie nawet spoko opcja. Jak widzimy, już się dzień kończy, kurde. I czy ja mogę rozpalić ognisko, ty? Musimy zaraz sprawdzić, czy ja mogę rozpalić ognisko na tratwie. On sobie tak daleko stał. Do nich lufował, rozumiesz, gościu? Kijków mam też nazbieranych. Normalnie bym cały czas dzidy montował i ładował ich tam na dzban. To zobaczymy za chwileczkę. Jako sobie dopłynę. I co? I co teraz? Dobra, może tak blisko nie podpływaj, Farel. Sprawdź, czy możesz... Nie, myślałem, coś słyszałem. Czy możesz rozpalić ognisko? Bo dobrze by było, jakbyśmy sobie rozpalili tutaj ognisko. Patrz, można chyba, stary. Te najtańsze sobie zrobimy, bo szkoda patyczków, nie? No jak? I rozpalamy ognicho. Nie da się. Czy da? Dobra, podpaliło się, super. Jak widzimy, biegną już nasze porąbańce, super. Zaraz sobie do nich troszeczkę postrzelamy, jak do kaczek. Przejmujemy ster i płyniemy. Hej, przygodo. Gdzie jesteście? Wiecie, co zrobimy? Przy... O, krzyknął jeden. Ładnie bardzo, żeś się wydarł, stary, żeś mi normalnie aż ciarki przyprawił. Dobra, czyli oni zaraz tutaj powinni przybiec, ja się uzbroję w mołotow. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Albo w strzały. Lecicie? Nie chcą podejść, a tutaj fajnie bym tak sobie inwazję na nich zrobił, wiecie? W razie czego odepcham sobie łódkę, żebym mógł... Haha, frajerzy! Haha, o chodź! A to ci, durnie! Bum, stary, headshot! Zobacz, jak płoniecie, a zaraz tu se fajnie jeszcze z was nóżki pozabieram i będzie kupa śmiechu. I co, stary, i co? Żeś zwariował, zwariowałeś, co? Kolejny dostał kulkę. Patrzcie, jaki fajny sposób na podhaczanie frajerni. Tamten się tam najeżył i uwaga! Woo! Idealnie w same jądra! Dzięki, stary! Dzięki, stary, uwaga, jeszcze raz poprawię. Bum! Po raz kolejny, stary, ty już dzieci raczej nie będziesz miał. Teraz weźmiemy sobie siekierkę. Ja jeszcze ją owinę w szmatki. I normalnie będzie rębajło przez łeb teraz. Uwaga, stary. Podpalmy. Cicho. Mogę te zwłoki podnieść? Mogę. Okej. Tu sobie... Aha, jednak ich tutaj sobie nie położę, szkoda. Teraz tych porąbię. Piórko, piórko, piórko. Dzięki za piórko. Dobra. Zmęczył się mój. Dobra, zjedz coś, stary. Zasługujesz teraz na dobre, nawet powiem ci, dwa batoniki. Łyka sotki, sotki jeszcze nie. Ale musimy ich, stary, teraz porąbać. Bo muszę to podnosić wszystko. Potrzebujemy tego gówna. Nóg, rąk potrzebujemy, musimy totemów u mnie porobić trochę. Kolejny ptaszek. Piórka, piórka, piórka moje wszystkie. Dziękuję za pióreczka. Noga. No i kolejna noga. Czy jeszcze będę mógł więcej tego podnieść? Nie wiem. Ale strzały sobie zabieram swoje. Dawaj strzały. Nic nie idzie? Nic nie idzie, nie? Głowa. Nie, nie mogę już podnieść głowy. Chyba będę mógł tylko jednego człowieka wziąć ze sobą. Nie mogę, dobra. To my spierdzielamy, ho! Na tratewkę.
Raczej bym sobie z nimi, wiecie co, nie poradził tak normalnie z tą siekierką, łukiem, gdybym po prostu szedł sobie po lądzie. Mi się wydaje, że by było bardzo ciężko. Okej, płyniemy dalej do wioseczki. Zobaczymy, może koło wioski coś będzie ciekawego znowu. Jakiś kilka typów do wyjaśnienia, to od razu bym im tam pstyczka w nos zapierdzielił, a jak? Dobra, jestem prawie przy chacie. Jak widzicie, już dzień wstaje. Ja sobie szybko zrobię siekierkę. Jeszcze raz siekierka, ale bardziej ją owiniemy tymi szmatkami, że się po prostu dłużej paliła. Ja ją odpalam i sobie tratwę po prostu tutaj zostawię, wiecie? I postaram się przebiec. Mam nadzieję, że nigdzie tutaj zbytnio kanibali nie będzie i po prostu uda mi się bez szwanku wszystko to zrobić. Jeszcze raz, czemu teraz szmatki zniknęły? Ej, tak nie róbcie. Nie róbcie tak. Nikogo nigdzie nie widzę. Także spoko, tylko jakiś rekin i biegniemy. Mamy tej energii trochę, przydałoby się jeszcze tylko jakiegoś łyka whisky walnąć i by było całkiem zajebiście. Dobra, nie ma nic w pobliżu ich drzewa świętego, czyli super, udało się bez szwanku wrócić z naszej przygody. Szybko, do drzwi, hop, zamknąć. Nie gadaj, że nie z tej strony postawiłem drzwi i teraz nie zamknę, no to pięknie. No to pięknie, idziemy szybko sobie, zapiszemy ten sposób gierkę. Prześpimy się. No i chyba dokończymy w końcu ten mur, co nie? Dobra, tutaj możemy też odpalić ognisko. On tutaj chce zjeść. Aha, wiecie co jeszcze chciałem zbudować? Chciałem zbudować właśnie takie urządzenie na drying rack, ale nie wiem właśnie, to wymaga aż 18... czego? Logów? Kijków? Jeszcze raz, czekajcie, obrócę sobie. Gdzieś tutaj bym sobie to postawił, żebym mógł mieć te jedzenie, nie? Mi się nie psuło, to chyba do tego jest, tak mi się wydaje. Czekaj, jeszcze trochę. O, tak by było excellent, nie? Pięknie. Jeszcze 5 kijków, dobra, tylko sobie zjemy szybko. Wyjdziemy przez haciendę, zobaczymy, co słychać. Kurczę, mogę tą motorówkę moją bardziej tutaj zaparkować, żeby miał na nią widok, żeby nikt jej nie zapierdzielił. Będą chcieli sobie popływać, wezmą mnie i kurde, nie oddadzą później. Później nie odzyskam normalnie, dobra. Będzie? No, kurczę, koło zapisu takie jest gówniano zrobione. Aha, i patrz, powieszę sobie głowę, tak? Mogę? Mogę, ty. Elegancja, Francja, zoba. Nie no, zamiast tej nogi. A co tu muszę totemy zamiast tego zrobić? Czekaj, to ja to pozabieram. Pozabieram sobie to i... Gdzie to totemy postawię? Gdzieś... Mi się wydaje, kurde. Kucze. Kucze jeden tutaj może. Takie coś. Najprostsze. Odpalamy. Jedna. Ale co, ja nie wziąłem ze sobą tych nóg? Czy mam te nogi? O co chodzi? No mam. A, bo muszę nogę wziąć w rękę, tak? Nogę w rękę muszę wziąć i po prostu to o, teraz nałożyć. No dobra, niech będzie. Skoro tak ma być, to postawmy jeszcze sobie gdzieś drugie tutaj. O. I niech wiedzą, że nie ma co przychodzić, nie? Tutaj do Farela. Bo mogą dostać też, kurde, kopa. Nogą jeszcze wiewiórki nie zabijałem. Ciekawa sprawa. Patrz, pająk. A masz. A masz. Dobra, to jest tutaj. O, tu sobie ją na czubek zanosimy. Patrz, pięknie, co? Ładnie to wygląda. Na wieczór sobie to ładnie odpalimy i to będzie bardzo ładnie nam, kurczę, wyglądało. Tu muszę... O, ściana zrobiona, pięknie. Hop, hop. Tutaj jeszcze miałem, wiecie co? O, tu mi brakowało loga, teraz jest idealnie, teraz wprost bajecznie. Ja mam jeszcze z ciekawości po prostu, wiecie co? Grę mam zapisaną, zapiszę jeszcze raz. Po prostu z ciekawości bym się przeszedł tam zobaczyć pod ich drzewo, może coś tam ciekawego znajdę. Choć nie wydaje mi się, ale spróbować można, co nie? Kogo nie widać, także ciśniemy ostro. Aj!
To ładnie, co ja, żebym się wpieprzył. Aha, nie, głodny, tak? Czy co on? Czy spragniony? Spragniony! Dobra, stary, pij. On z pragnienia normalnie krwawił. Jakbym poszedł i normalnie im te drzewo normalnie okopał, nie? Idę im okopać te drzewo. Będą mi tu świrować, co nie, pawiana? Op! Zabieramy wszystko, szmatki, to mi się przyda. A te totemy muszę rozpierdzielić, bo to nie jest wasze mordy miejsce. Niestety, przykro mi, ale Farel przejął. Jak się wkurzę, to chyba nawet wezmę te drzewo i obuduję sobie. I będę ich tak denerwował. Postawię sobie na nim chatkę na drzewie. Co wy na to? Może w następnym odcinku. Aha, nic się nie da zrobić, szkoda. I też zbytnio nic tutaj nie ma. Ewentualnie możemy przypierdzielić z Mołotowa, nie? Jak się uda to spalić, by było dobrze. Dziadostwo. Nie, niestety się nie udało. Dobra mordeczki, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, 300 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem z The Forest. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!